Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski, kolejna edycja rundy. Najpierw pojedynek królewskiej wagi, czyli oczywiście waga ciężka. Konrad Karwat kontra Radosław Słodkiewicz. Przywitajcie bohaterów. Radek Słodkiewicz. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz Konrad Karwat. Witam serdecznie, cześć. No ale chciałem zapytać Konrad, bo mówiłeś, że mini Mike strasznie się zdziwił, tak? Bardzo byłem zdziwiony, że mam tyle lat, co mam. Mam lat 26, wyglądam jakbym miał 62. No ale nic na to nie poradzę. Że tak powiem, życie mnie zniszczył. O proszę. No to najważniejsze, żeby cię w klatce nie zniszczył oponent. Ale kontynuuj. 30 lat temu. No, pojedynek to był 92 rok. To było naprawdę wielkie wydarzenie dla mnie, bo no, taki mało lat pojechałem na zawody. Żeby streścić całą sytuację, no to wiadomo, pojechałem na zawody, wystartowałem po 3 miesiącach treningu, więc widocznie tam jakiś pewnie potencjał miałem, skoro mnie, że tak powiem, wysłali na te zawody. Niestety byłem ostatni, byłem 8/8. No wiadomo, niektórzy powiedzieli, no wiadomo, nie nadajesz się do tego i tak dalej, ale ja mówię, poczekajcie, mówię, ja jeszcze będę kiedyś kulturystą. No i wiadomo, szło to troszeczkę, można powiedzieć, opornie, bo potem kilka lat czekałem, zanim wygrałem Mistrzostwa Polski. Potem 3 razy startowałem rok w rok, zanim zostałem mistrzem Europy. Potem kilka razy też startowałem na Mistrzostwach Świata. Byłem 2 razy 3., raz byłem 4. I w końcu dopiero zostałem mistrzem świata w 2017 roku. Więc można powiedzieć, że od 92 roku do 2017 ciągnęła mi się gdzieś ta moja taka przygoda z tą kulturystyką. I można powiedzieć, że skończyłem ją i poczułem się usatysfakcjonowany. Gdzieś mi tam, że tak powiem, cały czas ten tytuł mistrza świata chodził po głowie i dopiero jak go zdobyłem, mówię, okej, to jest to. Jeżeli chodzi o sporty walki, oczywiście ja tu nie liczę na to, że zostanę mistrzem świata, ani że będę walczył w UFC. Natomiast cieszy mnie niewątpliwie to, że widzę jakiś progres. Ja nigdy wcześniej nie trenowałem żadnych sportów walki. Zawsze wtedy, kiedy startowałem w kulturystyce, to wręcz, że jak powiem, bałem się takich rzeczy, żeby sobie nie zrobić kontuzji. No i wiadomo, że kulturystyka, sporty walki to są dwie odrębne dziedziny i nie idzie to z sobą w parze. Więc dopiero kiedy, że jak powiem, poczułem się usatysfakcjonowany tym, co zrobiłem w kulturystyce, mogłem pomyśleć o innych rzeczach. I cieszę się, że robię to, co robię. Bardzo mi się to podoba. Wejście do klatki to jest niesamowita przygoda, niesamowita adrenalina. Słuchajcie, skakałem na bungee, jakieś inne głupie rzeczy robiłem. To nie daje to takiej adrenaliny, jak właśnie wejście do klatki. Także jest super. Musiałem zapytać, w jaki sposób, czy to ci też tak nie siedziało troszkę na głowie w momencie, kiedy podejmowałeś wyzwanie z Tarzanem, które też było strasznie na wariata, na ostatnie dni tak naprawdę. Sam mówiłeś o tym, że nie wiedziałeś, czy to przyjąć, bo przygotowywałeś się na małego, krótkiego gościa, a dostałeś wielkoluda. No i jeszcze mając świadomość, że nie dość, że on jest jakby wyższy, łapy dłuższe. Ja nie będę rozgrywał bohatera, nie bałem się, wyszedłem do klatki. Ja byłem załamany, jak się dowiedziałem. Mhm. Ja mówię, kurczę, no nie ta klasa zawodnika, nie oszukujmy się, no jednak Tarzan, a Super Mario, no to jest różnica w klasie sportowej. No mówię, no kurczę, no jak ja sobie teraz poradzę? Ale mam świetny team, mam trenera Marcina Bandla, mam Jacka Żelazkę, także tutaj, Jacka Żelazko, przepraszam, Jacek, tutaj mnie mentalnie przygotowują, więc też. Dobra, ja już mam jedną w topę, ty masz jedną w topę, a teraz jeszcze Radka trzeba. Tak, no to jest bardzo, bardzo cenne, co mówisz, szczególnie biorąc pod uwagę, że mogłeś też tej walki nie wziąć i mówiłeś, że myślałeś o tym, czy tej walki nie wziąć, co zdecydowało, że jednak przyjąłeś wyzwanie. Myślałeś, że co, nie wiadomo, kiedy przyjdzie kolejna szansa, czy? Nie, mówię, do odważy świat należy. Gdzieś tam głowę mi trener ustawił, Konrad, jesteś przygotowany, zapierdzielałeś, no szkoda tych po prostu dni, szkoda twojego czasu, co będzie, to będzie, wychodzimy, no. Uważam, że jesteś na to gotowy. A skoro trener powiedział do mnie, że uważam, że jesteś gotowy, skoro on tak powiedział, on mnie przygotowuje, poniekąd też ma jakąś odpowiedzialność za te słowa, więc wszedłem do tej klatki. Mhm. No właśnie, pytanie do ciebie. Jak wygląda kwestia tego, że ty wchodzisz po porażkach, przeciwnik wchodzi ze zwycięstwem, na pewno też oglądałeś. Czy wydaje ci się, że twój najbliższy oponent jest mocniejszy niż twoi poprzedni rywale? I czy ma to dla ciebie znaczenie, takie psychologiczne? Znaczy, powiem szczerze, że ja tego w żaden sposób jakby tak nie rozkminiam, dlatego że tej ostatniej walki, to można powiedzieć, że tak nawet jakby ja tam nie mam jej w ogóle w głowie, z racji tego, że ona była po ciężkiej kontuzji i po operacji ręki, więc tak naprawdę o tamtej walce się dowiedziałem 8 tygodni wcześniej, po 2 czy po 3 tygodniach złamałem rękę.
5 tygodni miałem ją, że tak powiem, znaczy od razu miałem operację, nie? Ale 5 tygodni tam jakaś rehabilitacja, to tamto siam, to i tak naprawdę robiłem tylko i wyłącznie do tamtej walki cardio. Nie? Bo ktoś mi tam powiedział, że nie wycofuj się z tej walki, będziesz robił cardio, to cardio to jest najważniejsze, a jakoś tam będzie. Nie? Natomiast teraz wiem, że nie można tak do tego podchodzić. Że czujesz, że nie miałeś broni w tej walce? Ja jeszcze w ten sam dzień jakby na tym backstage'u podszedłem do ściany i uderzyłem w tej takiej zabandażowanej. Oni mi tam coraz mocniej zabandażowali tą rękę, bo tam trener powiedział, żeby trochę mocniej zabandażować, bo ona jest świeżo po złamaniu, ale no mówię, podejdę do tej ściany i uderzę, jak to ten. Jak uderzyłem, taki poczułem paraliżujący ból i mówię, kurde, może być słabo. Więc ja tam nawet próbowałem trochę stanąć prawą ręką do przodu, żeby zmienić sobie pozycję. I powiem szczerze, że w ogóle nie miałem pojęcia, co mam robić. Niby wiedziałem, mówię, może raz uderzę chociaż tą ręką i coś tam będzie. No, było słabo, nie? Więc myślę, że to była największa głupota, jaką mogłem zrobić, wychodząc do tej walki. Nigdy już bym sobie na coś takiego nie pozwolił. Teraz wiem, że jeżeli nie ma kontuzji, można wychodzić, a jeżeli jakakolwiek kontuzja powodowała, że nie można było trenować, to nie ma sensu tego robić, bo to nie jest tak po prostu łatwo, to nie jest sport jakiś taki, nie wiem, typowo kondycyjny, ale niestety trzeba swoje przetrenować, trzeba porobić trochę tych sparingów i tak dalej. Myślę, że to jest najważniejsza sprawa. No i co? No teraz cały czas trenuję, odpłukać nic się nie stało, poza tym, że tam kilka razy oko rozbite, gdzieś tam raz palec w oko, raz kolano na policzek i też tam się rozcięła twarz, ale że tak powiem, jak to mówią, morda nie szklanka, ważne, że ręce i nogi są całe, także myślę, że na tym się skupiam i nie rozpamiętuję. Ja to tak jak mówię, w kulturystyce też czasami padałem, podnosiłem się zawsze, moim zdaniem do każdy, że tak powiem, się potyka, natomiast ważne jest, żeby wstać i iść do przodu. Nie? Co było, to było, a co będzie, to dopiero się zobaczy. W kontekście tego, co działasz, no takie nazwisko obecnie legendarne, zarówno jeśli chodzi o świat strongman, jak i świat MMA, to oczywiście nazwisko Pudzianowski. Ty też swoje doświadczenia z Pudzianowskim masz, więc pytanie, czy w pewnym stopniu gdzieś tam siedzi ci w głowie, że chciałbyś troszkę emulować tę karierę, że chciałbyś zostać na dłużej w tym świecie i tutaj osiągać sukcesy? Czy to jest dla ciebie raczej jednak przygoda? Wiesz co, Arek, uważam, że to jest bardzo dobre pytanie, tylko to pytanie powinniśmy zadać po tej walce z Radkiem. Mhm. Sobie, tak naprawdę. Okay. To będzie taki sprawnie tak naprawdę. Mój te odkryte karty, zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie w tym pojedynku. Jeżeli pokażę to, co pokazuję na treningach, to wydaje mi się, że no chciałem gdzieś dalej tokiem tej kariery iść, jeżeli chodzi o sporty walki. Ale myślisz, że dla ciebie jednak świat freaków, czy? Nie, świat czy wiesz, czy marzy ci się jednak takie podejście, nie, że wiesz, że chciałbyś kogoś z tego bardziej zawodowego świata? Bo już teraz dzieją się przecież takie zestawienia. To jest szaleństwo, zresztą też panowie rozmawialiśmy. Denis, Szpilka, no to jest pojedynek marzeń, a z drugiej strony no, nie dalej niż, nie wiem, pół roku temu, no to nikt by sobie nie wyobrażał. To jest coś, co by się wydawało nierealne. Dlatego pytam, bo wydaje mi się, że potencjalne zestawienie Karwat Pudzianowski, Słodkiewicz Pudzianowski, którykolwiek tak naprawdę Pudzianowski, to są naprawdę fajne walki. Wiecie, ja źle, mogę powiedzieć, źle trafiłeś, bo ja wczoraj z Krystianem rozmawiałem. A? I z Krystianem, tak Krystian mi napisał... Nie mam pecha dzisiaj, naprawdę. No. Coś źle, wiesz. A tak się dobrze rozmawiało. Tak się dobrze rozmawiało. Krystian do mnie napisał wczoraj wiadomość, z kolegami się nie bije. Mhm. Więc raczej walka z Krystianem w moim przypadku jest niemożliwa. Gdzieś lubimy, znamy się dobrze i raczej takiej walki nie będzie. Ale jakiś trening na kanale Strong Ekipa może się pojawić. Okej. Okay. A jak to wygląda u ciebie? Znaczy, odnośnie czego? W kontekście Pudzianowskiego, teraz tego drugiego Pudzianowskiego. Aha. Czy to też jest dla ciebie jakiś taki wzór, czy też śledzisz tę karierę? Ja powiem szczerze, że Mariusz Pudzianowski, to myślę, że jako sportowiec to jest wzór dla wszystkich sportowców. Tak, to nie chodzi nawet o to, że on jest strongmanem, tylko chodzi o to, o ten jego jakby... Nawet nie o te same tytuły, ale o tą pracę, pracowitość, o to, weź o to, jak sobie się pta. Nawet sobie odpal Instagrama, tam jest codziennie rano otwarta furtka, Mariusz biegnie. I zobaczcie, że on tak naprawdę zaczynał, bardzo ciężko zaczynał, to nie ma co gadać. Naprawdę było widać, że robi to, że jest początkujący, można powiedzieć, na tej pierwszej walce, ale zobaczcie, minęło tam, nie wiem, 10 lat czy 12. I myślę, że teraz udowodnił, że jest prawdziwym fighterem. Wygrywając tą ostatnią walkę z Baterlą, no to zrobił naprawdę niesamowitą robotę i pokazał, że tak naprawdę ciężką pracą wszystko można osiągnąć, nie?
przecież on nie jest i najmłodszy, no i mówię, i tak jak też mówiliśmy, wywodzi się z tych jednak sportów takich siłowych, czyli na pewno miał o wiele trudniej, nie? No zresztą właśnie. Ja go i tak cały czas podziwiam, bo on cały czas fenomenalnie wygląda, także on tych mięśni ma naprawdę bardzo dużo, więc no, szacun dla mnie. A jednocześnie też transformację też przeszedł bardzo, bardzo konkretną i tak naprawdę za każdym razem te transformacje przechodzi, więc to jest... Dla mnie Pudzian to jest, mówię, to jest takie uosobienie sportowca, jeżeli mówimy o polskich sportowcach, to jeden z takich naprawdę ikon polskiego sportu. Szkoda, że takie autorytety po prostu giną już w tym świecie, że tak powiem, influencerów powoli, nie? No, pozdrawiamy z tego miejsca oczywiście Pudzianowskiego, każdego, który to ogląda. Zapraszam Was oficjalnie na rundę drugą. Czyli co? Zadajemy sobie pytania, tak? Tak, zadajemy sobie pytania. Może ja jestem starszy, to zacznę. To jak jesteś starszy, to zacznę. Tak. Proszę bardzo. Radek, uważasz, że łatwiej jest przejść ze Strongmana czy z kulturystyki do tego świata MMA? Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że wiadomo, że słuchajcie, kulturystyka i strongmani to są jakby, można powiedzieć, sporty siłowe, teoretycznie zupełnie różne, ale jednak jakby nie było, na wysokim poziomie ta masa mięśniowa jest za duża, że tak powiem, do sportu walki. Zarówno i strongmeni są za duzi, i kulturyści są też za duzi. Wiadomo, że kulturyści teoretycznie mają trochę mniej tkanki tłuszczowej i tak dalej, i przez to są może pewnie trochę mniejsi, ale tych mięśni też mają całkiem sporo. I na pewno jeżeli chodzi o funkcjonalność tych mięśni, to nawet bym powiedział, że chyba strongmeni są bardziej, że tak powiem, sprawni niż kulturyści. Wiecie, no kulturysta tak naprawdę uczy się kilku ruchów i robi, że tak powiem, te ruchy tak, żeby najbardziej stymulowały poszczególne mięśnie. Natomiast wy tam macie dużo takich konkurencji, które opony jakieś. Które są też takie funkcjonalne bardzo. Nie? Tak, więc... bo to jest właśnie bardziej estetyka kontra funkcjonalność poniekąd, prawda? Wiesz, poza tym kulturysta im lepiej wygląda, tym gorzej się czuje. Nie? Bo jakbyś moje zdjęcie stare zobaczył, to nie powiedziałbyś, że to jest estetyka. Ale że było tak dobrze, czy nie, tak źle? Nie, ogromny brzuch, wiesz. No ja ważyłem 140 kg, to nie wyglądało dobrze. No to jest. No ale siła pewnie była, nie? No siła musiała być, no gdzieś tam co być. To pochwal się, jakie tam miałeś największe ten, no bo wiadomo, że kulturystyczne ćwiczenia też robiłeś, to pochwal się, jakie no tam wiesz, no, przysiady, ciągi, wiosłowania. Wiosłowania nie robiłem nigdy na 100%, bo na świeżo nie było mi to niczego potrzebne. W martwym ciągu udało mi się zaliczyć 380 kg. Na klatkę 240 i przysiadu maksa też nigdy nie miałem okazji robić, no bo dużo takich miałem konkurencji, gdzie pracowały nogi, jog, walizki i tak dalej, więc tego ciężkiego przysiadu nie mogłem nigdzie tam wpleść w tym swoim planie treningowym. Tak. Czyli normalnie strongmeni nie robią przysiadów? Robią, ja robiłem przysiady, tylko nie robiłem jakichś maksujących takich. Że takich na pojedyncze ruchy. Czy nie na wyniki? Każdy strongman trenuje inaczej. Tutaj, że tak powiem, szkoła Krzysztofa Radzikowskiego była taka, że my nigdy takich mocnych przysiadów jednych nie robiliśmy. A to rozumiem, że z tym, z Radzikiem się znacie dużo dłużej. Nie tylko tam z tej strong ekipy, tylko... Nie, no to już z 6 lat. Już 6 lat. No Krzysztof mnie trenował od początku w strongmanie. Aha. Dobrze, no to kolejne pytanie w takim razie od Ciebie do Konrada. A ja chciałem zapytać, już tak delikatnie podpytywałem, ale chciałem podpytać o tę spinę z tym Twoim niedoszłym przeciwnikiem. Też miałem parę pytań, ale myślałem, że zostawimy na telefony. Ja tylko chciałem dlatego o to zapytać, że powiem szczerze, że nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, ale przygotowując się do tej dzisiejszej, tak powiem, rozmowy, gdzieś ktoś mi tam podrzucił tą ksywę, gdzieś sobie wszedłem, nie powiem, na tego na internet i jak zobaczyłem, to... Ale trzeba to też przyznać. To nie mogłem się ogarnąć. Mówię, o co tam chodzi, mówię, i co mogło między wami zaistrzyć? To ty nie wiesz, co ja przeżywałem po pierwszej walce. Każdy do mnie dochodził i mówi, ty, twój rywal tam gdzieś tańczy, jakiś tam taniec. Ja mówię, kurde, dajcie mi spokój, wiesz. Ale trzeba też przyznać, że nazwę twojego wynalazku, Perpetuum Debile, wymyślił kto? Pan Powłoski. Kto wymyślił? Dziękuję, dobra. Ale wiesz, nie liczę, ale ja stworzyłem. Oczywiście. Jakby możemy się podzielić z wami to na tak jakby wymyślił no to musisz koła, to mi się powiedzieć, bo ja nie wiem. Proszę bardzo, przedstaw historię. No to było takie, wiesz, no, taki trasz, można tak powiedzieć. No, chciałem go także pomóc mu, żeby lepiej mu się żyło. Poddymić. No dobrze. No, ale chcesz powiedzieć coś więcej? Właśnie, bo ludzie cały czas, bo ludzie cały czas mają w głowie temat. Ja wiem, że dużo ludzi o to pyta, ale słuchajcie, no, tutaj mam walkę z Radosławem Słodkiewiczem. Tamta walka jest potencjalna. Możliwe, że Federacja Hali taką walkę zorganizuje. Jeżeli chcielibyście zobaczyć tę walkę, piszcie tutaj do Federacji. Ja jestem gotowy. Jeżeli on wyraża chęć, ja czekam. Dobrze, to kolejne pytanie, Konradzie, od Ciebie do Radka. Radek, czy ta różnica wieku, jaka jest między nami, nie przeszkadza Ci jakoś mentalnie?
przygotowania się do walki? Wiesz, co powiem ci, że nie, bo na, nie na treningach. No nie! No. Znaczy, powiem szczerze, że wiedziałem, że jesteś młodszy, ale nie wiedziałem, że aż tyle, to fakt. Natomiast na treningach, no co, no biję takich chłopaków po 20 parę lat i przyzwyczaiłem się do tego, także nie mam problemu. To jest jedyne chyba miejsce, w którym można powiedzieć, no tak, no ja biję, można biję ludzi. Można powiedzieć, miał dziadek nie szalej. Tak. No, już były takie sytuacje, nie? Chociaż oczywiście z tego miejsca pozdrawiamy serdecznie Dawida Załęckiego, no to on się bardzo tego dziadka wkurzał, denerwował, że mu syn taką niespodziankę sprawił. No to jest też właśnie dosyć ciekawe w kontekście tych wszystkich walk, sparingów, treningów. Czy wy, no to pytanie też zadawałem Robertowi Burnejce i jego przeciwnikowi, czy łatwo znaleźć przeciwników w pewien sposób imitujących rywala w momencie, kiedy to jest no bardzo charakterystyczne, no i wielka siła, i wygląd, i tak dalej, czy jesteście, no ciężko, byliście w stanie? Ciężko, tak, byliście w stanie znaleźć kogoś. Ciężko jest, ale wiesz, ja powiem ci, że zderzyłem się ze ścianą, jak poszedłem na pierwszy trening, się dowiedziałem, że ta siła, którą ja mam, nie do końca się z panem sprawdza. Więc tutaj... To nie jest ta sama siła, to nie jest ta sama siła użytkowa? Wiesz, tą siłę ja uważam, że teraz gdzieś, jeżeli chodzi o sporty walki, mam. Gdzieś ją już troszeczkę przebudowałem. W pierwszej walce uważam, że tego nie miałem. Pytanie do was obu. Jak się czujecie w tym aspekcie technicznym? Ale chodzi o zapasy czy o stójkę? Chodzi ogólnie. Chodzi ogólnie o MMA. Słuchaj, no ja wirtuozem techniki nie jestem. Mhm. Mam nadzieję, że może kiedyś będę, więc będę trenował cały czas. Będę się starał na tych treningach, staram się, no, przykładam się do treningów. No ale na tą chwilę nie mogę powiedzieć, że jestem wirtuozem techniki. No, jakby to oglądał na pewno jakiś zawodnik MMA, to byś powiedział, kurde, co on gruba zgadza, tak? Wiesz. Grupa, że ja, nie, że ty. To wiem. Wiesz, domyślałem się, ale dzięki, że na wszelki wypadek zwróciłeś uwagę. Tak się już nie będziemy mówić. Hashtag gruba. Ja nie szukam konfliktu. Dobra, tak. A pytał, a ty byś nie chciał Reczku z kimś, może z bonusem? Ja mówię, nie. A ja mówię to samo, co ty o Krystianie. Nie, z kolegami się nie bije. Dobrze, a jak to wygląda u ciebie? Czy technicznie się czujesz? Bo mówisz, że czasami musiałeś szukać wytrychów. Znaczy wiadomo, że ja sobie tam tą siłą trochę nadrabiam. Jak sobie nie radzę, że powiem technicznie, chociaż staram się technicznie i widzę, że naprawdę jest duży postęp do tego, co było kiedyś, no to faktycznie, że tą siłą sobie niestety nadrabiam. No, zazdroszczę tym takim, że tak powiem, kocurom techniki, że tak powiem, no ale na tą chwilę jeszcze wiadomo, że muszę sobie pomagać w inny sposób, żeby tą technikę nadgonić. Aczkolwiek mam niektóre, że tak powiem, rzeczy, które mi mega dobrze wychodzą. No, a niektórych w ogóle nawet nie dotykam, bo wiem, że są za skomplikowane, więc nawet mówię, nawet nie, tego nie będę robił, mówię, bo... No bo nie ma sensu. Nie będę pytał oczywiście o szczegóły, żeby nie zdradzać, ale rozumiem, że te rzeczy, w których na przykład mówisz, że czujesz się bardzo dobrze, to jest element taktyki na twojego oponenta. Także to są jakieś tam, że masz swój taki konkretny... Wydaje mi się, trudno, żeby się przygotował na kogoś innego. No tak. Wiesz, no nie wątpiłem myśleć, że tak samo on na mnie gdzieś tam szykuje jakieś pewne rzeczy, pewnie to, on co mu leży... Kolano. On ma słabą rzepkę. Tak. To, co mu pewnie leży, no to pewnie robi częściej. Gdzieś tam pewnie wyobrażają sobie, czy tam, nie wiem, mają taką kukiełkę może mnie, wudu taką i gdzieś tam wchodzi w tą kukiełkę. Smarujemy ten brązerem Nikolę Milanowicza i robi nam za kulturystę. Tak. Tam judo leci. Tam jest, wiesz. Dobrze. Podzięki techniki. Pytanie jeszcze, Radku, do ciebie, zanim przejdziemy, a wy oczywiście, kochani, dzwońcie, bo już za chwileczkę rundka trzecia. Czy, no jakby mówię, głupio tak ciągle wypominać ten wiek, ale no, to jest coś, co oczywiście ma też jakieś znaczenie, no bo ciężko... Przywykłem. Tak, wiesz, to też ciągle jest tak, się z małolatami zadaję, więc cały czas... Ja znowu ze starszymi. Dzięki. No ale w twoim wypadku to nic dziwnego. No, ale wiesz, rzadko jest tak, że ktoś w wieku 46 lat bierze sobie na kark takie poważne wyzwanie, bo to jest, no, nawet w takiej formie, nawet w formie flip-fightowej, z takim przeciwnikiem, to jest sport wyczynowy. Czy... Ale ja sobie nie wyobrażam innego życia. Słuchajcie, ja odkąd tylko pamiętam, mówię, od 16 roku życia, nawet wcześniej, to ja zawsze coś trenowałem. Sport to jest po prostu część mojego życia, ja muszę coś robić. Ja jakbym nie wyobrażam sobie, że są ludzie, którzy na przykład, nie wiem, przychodzą, siedzą na kanapie, oglądają nas teraz na przykład. A są tacy. I potem jutro rano sobie wstają, tylko idą do pracy, wracają, piweczko, to tamto, siamto i nic nie robią. Ja już sobie myślę, zaraz tutaj tu jest ta walka, potem sobie mówię, trochę wrócę na siłę, nie muszę trochę podpompować, bo trochę się czuję taki mniejszy, zaniedbany. Potem sobie już myślę o czymś innym i tak dalej, więc ja muszę cały czas trenować, muszę, żeby coś się działo, bo... Ja to samo, ja nie to jest pracoholizm tak zwany. Czyli cel zastępuje cel. To nie jest dobre. Pracoholizm z jednej strony tak, ale ja mówię, ja to nawet lubię...
wiesz, ja się też cieszę, zresztą ty też masz podobnie, że moją pracą jest moja pasja. Tak, to są. Nie, więc to jest super, że ja mogę zarabiać z tego, że to jest trenuję. Dobre. To nie zawsze jest dobre, bo nie masz takiej ucieczki od niczego. Ja zauważyłem na przykład w swoim życiu, że wszystko, co zacząłem robić, to co kochałem, zacząłem monetyzować. I w pewien sposób już nie masz takiej ucieczki, wiesz, chyba muszę wrócić do łowienia ryb właśnie. To w takim pięknym akcentem nie pozostało nam nic innego, kochani, jak rozpocząć najważniejszą, najciekawszą rundę trzecią. I oczywiście to jest czas dla Was. Dzwońcie do nas, piszcie SMS-y 72550 na najlepsze pytania. Najlepsze pytania usłyszymy tutaj w studio. Kogo witam, kogo goszczę? Cześć, witam, Patryk z Poznania. Siemanko Patryk, cześć. Do kogo masz pytanie? Mam dwa pytania do obydwu panów. Pierwsze pytanie, czy mają kogoś, kogo bardzo nie lubią i z kim chcieliby bardzo, bardzo zawalczyć? Czy macie kogoś, kogo bardzo nie lubicie i chcielibyście zawalczyć? Arkadiusz, pan Pawłowski, zdecydowanie. No to po dzisiejszym to będziemy się trzaskać. Tak, nie, dobrze, nie, dobrze, nie, ja rozumiem, nie, ja wszystko rozumiem. Robimy to na piątce. Nie robimy tego, błagam, nawet żadne pieniądze. Powiedziałeś. Klepnięte. To się wytnie. Tam Malik ogląda. A zupełnie na serio? Z tym Super Mario, jeżeli była taka możliwość, to możemy tą walkę zrobić. Mhm. Traktujesz to bardziej jako zamknięcie pewnego rozdziału? Tak, zamknięcie rozdziału. Okej, okay. A jeśli chodzi o ciebie? A ja myślę, że niektórzy ludzie chcieliby usłyszeć, kogo bardzo nie lubię, ale powiem szczerze, że ja nie mam, że tak powiem, takich osób, których nie lubię. Natomiast czy chciałbym z kimś zawalczyć? Ja może bym się chciał z kimś nawet zawalczyć, ale nie na gali, żeby... Ale mogę to oczywiście nagrać na przykład na wideo, ale nie dałbym tej osobie zarobić ani złotówki. A to jest o kim mowa? No, myślę, że ci, co są w temacie, to wiedzą, o kim mowa. Natomiast nie będę wymieniał i robił tutaj jakiejś reklamy. Znaczy, wiesz, no, dopóki walki nie ma, to zarobić nie zarobi, a nazwisko chętnie, myślę, fani poznają, jeśli to nie jest wielki... Nie pamiętam tego nazwiska. Nie pamięta, dobrze, wyszedł z tego. I jeszcze jakieś masz drugie pytanko? Tak, drugie pytanie to jest takie, no offense, Warsy, czy panowie biorą jakieś teraz wspomagacze, jakieś tam sterydy, czy coś takiego po prostu... Tak, o, czyste pytanie, takie ciekawość. Tak. To jest szybka, prosta odpowiedź. Nie będę oszukiwał, no tak. Co ci będę rozumieć? No, ja nie biorę i dlatego nie mogę z nim walczyć. To jest właśnie nie. Powód. Odstawiłem. W tym momencie odstawiłeś. W tym momencie nic nie bierze. No, Radku? Wiadomo, że jakieś tam wspomagacze, coś tam się bierze, wiadomo. Kogo witam, kogo goszczę? Siema, Patryk z Torunia, kolega Denisa. Siemaneczko, Patryk z Torunia, cześć. Siema. Siemaneczko, sorry, kurwa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie od razu na start, bo wiem, że tutaj panowie są ściśle związani z Robertem Burnejką. Ja mam pytanie, jak to jest z tym Burnejką, że on sprzedają tą paszę dla koni dobrym chłopakom? Jak to z tym przekrętem litewskim? Pasze dla koni? Pasze dla koni, dobrym chłopakom? W sensie, jakie macie zdanie na ten temat, że on sprzedaje jakieś lewe odżywki, takie niezbyt dobrej jakości? A okej, czyli to myślałem, że dosłownie sprzedaje pasze i miałem przez chwilę takie... Nie. Znaczy, mi się wydaje, że tutaj jest jakby jakaś nieścisłość i z tego, co ja znam Roberta, to na pewno żadnych przekrętów ani nic takiego nie robi. Gdzieś to, że tak powiem, pewnie wymknęło się troszkę, że tak powiem, z kontekstu. I nie jest to do końca taka sprawa, jaka została przedstawiona, że tak powiem, w mediach. Wiem, o co chodzi. Wiem, że tam gdzieś tam poruszano temat handlowania sarmami. Natomiast oczywiście sarmy nie są to takie zwykłe, że tak powiem, suplementy. Natomiast nie można w żaden sposób powiedzieć, że Robert Burnejka jakiekolwiek, że tak powiem, złe rzeczy sprzedaje ludziom, czy nakłania do czegokolwiek. Więc to na pewno nie jest prawdą. Wiesz co, mi się wydaje też, że na początku był taki hejt na tych wszystkich, właśnie to, mnie też wtedy w internecie nie było, ale mówię o Radek i tak dalej, że kurczę, reklamują jakieś odżywki, to nic nie działa i tak dalej, a biorą inne różne rzeczy, tego nie pokazują, oszukują ludzi. Okej, dobra, zaczęli pokazywać te rzeczy inne. Teraz jest hejt, że to pokazują. I tak jest źle, tak jest niedobrze. No tak, no wiem, to jest... ale wiecie, to z waszej perspektywy ale tak bardzo, to może bardzo dobre wygląda, pytanie, nie? Bo to jest pytanie na czasie, to wiesz, to nie jest krytyka ani no nic, jest, bo ja właśnie dlatego pytam, nie? Wiesz, bo to wychodzi tak, że wy jesteście też po stronie Burnejki, no wiadomo, tam widziałem chłopaki z ekipy, ze stron ekipy, to się trzymają z Robertem,
Dlatego tak pytam, nie wiem, pewnie ta odpowiedź nie będzie szczera, nawet jeśli będzie szczera. Słuchaj, mi się wydaje, że ci odpowiedziałem szczerze i obiektywnie, no tutaj tak jest moje zdanie. No, no spoko, byku, rozumiem. No ja uważam inaczej, ale wiadomo jak to jest, nie? Okej, okay, no każdy ma prawo mieć swoje zdanie. No tak, byku. Ogólnie mam pytanie, bo też ta Strong Ekipa to taki dosyć nowy format. Ja bym chciał wiedzieć, bo ja ogólnie, wiesz, bardzo jestem z WK, zżyty, jestem fanem WK i tak wydaje mi się, że to, co robicie, to jest trochę taka podjeba. Robicie praktycznie to samo, kopiujecie i nie wiem, czy uważam, nie, że... Nie, nie, no byku, czy... musisz chyba odcinki poglądać. Nie jest żadna podjeba. Zresztą z chłopakami z WK też bardzo dobrze żyjemy, tutaj nagraliśmy z nimi materiał. I chociaż ja, na przykład powiedz tak, ja... z Ruburem, prawda? Tak, ja sparowałem z Ruburem. Mhm. Ja przyznam się szczerze, oglądałem chłopaków WK od samego początku, jestem fanem od początku do teraz. Chłopaki Radzik z Abusem nie mieli pojęcia, kto to jest w ogóle. Wiesz, to są ludzie, którzy mają po 40 parę lat, oni się tak bardzo w internecie zagłębiali, żyli telewizją i ciężko mi powiedzieć, że to jest, tak powiedziałeś, podróbka tego, co oni robią. No my robimy podobny format fitness, ale no jednak to się różni troszeczkę, nie? Ty, no co je, nie, ale no... Chodzi mi o to, że wiesz, no może trochę się różni, ale jednak wydaje mi się, że już samo WK by wystarczyło, to jest takie trochę odgrzewanie moim zdaniem. Słuchaj, jeżeli ktoś to ogląda, jest zainteresowany tymi odcinkami, a sporo ludzi nas ogląda, czy to jest coś złego, że ta Strong Ekipa, panowie, jak myślicie? Czy powiem szczerze, że wydaje można mi się, można byłoby wszystko powiedzieć, że jest pod grubą. No, moim zdaniem, jak to, co wymyślił samochód, to już nie mogę słuchać, którzy to oglądają, to znaczy, że jest dobre. Tak, a w obecnych czasach już naprawdę ciężko jest jakby zrobić coś nowego, co nigdy, nigdzie nie było. To jest bardzo ciężkie i to nie jest, nie daj Boże, jakaś tam wymówka dla plagiatorów. Nie mówimy o plagiacie, mówimy tak. O tym, że no kurczę, to jest ekipa, która robi rzeczy w tym temacie, no i wy jesteście ekipą, która robi rzeczy w tym temacie. No i w sumie pewne rzeczy będą się zazębiać, pewne rzeczy będą bardzo podobne, pewne rzeczy będą zupełnie inne, osobowości, wy, wszyscy, no wiadomo. Wydaje mi się, że to bardzo ciężko ocenić, ale no, jeżeli Patryk tak uważa, no to ale ponownie. Ale może być takie zdanie, tak samo, to nie można powiedzieć, że nie. To jest tak samo, jak było, to jest tak samo, jak była faza na filmy scenkowe. Robili to Abstrahuję i później tak. Nagle wszyscy to jakby robili i no nie wiem, wydaje mi się, że... pewnie czas będzie takim najlepszym wyznacznikiem, jeżeli to się utrzyma po prostu, jeżeli to będzie hulać, no to myślę, że wtedy to będzie uzasadnieniem tego, że to jest dobre, nie? Na razie hula, więc chyba się ludziom podoba. Mam nadzieję taką, bo robimy to dla ludzi. Wiesz, właśnie miałem taki fajny przypadek, jak właśnie wychodziłem z siłowni, spotkałem tego gościa, tak się zobaczył mnie, uśmiechnął się, podbiegł piątką i kurde, stary, miałem tak hugowy dzień, pogodziłem się z kobietą, w pracy mnie wkurzyli, obejrzałem wasz odcinek, uśmiałem się, dzięki za to. I tak mi to, wiesz, taką żarówkę dostałem w głowie, kurde, jednak wiesz, komuś może pomagałem w ten sposób, nie? U nas ten kontekst jest bardziej humorystyczny, chłopaki jednak zaczynali od takich typowo chyba porad treningowych, o ile pamiętam, bo tam o nich ciągi i tak dalej, nie? Patryk, jesteś jeszcze z nami? Ale to w tej temacie tego, wiesz, co mówiłem wcześniej o tej oryginalności, no to właśnie na tym polega też teraz internet w tych czasach, że no ciężko zrobić coś oryginalnego, więc no moim zdaniem to jest, mi jako fanowi WK, tak? Wydaje się, że to jest po prostu takie, no, trochę już zmęczenie tematu WK by wystarczyło dla mnie, ale jeśli ktoś chce to oglądać, to spoko, nie? Super, fajne, że masz takie podejście. No i Patryk, okay. Powiedz nam jeszcze, z czyjego reflinka kupujesz pay-per-view? Wiesz co, ja nie kupię pay-per-view, bo będę na hali, więc po niego potrzebował pay-per-view. To też dopuszczalne, to fajnie. Też dopuszczalne. Dopuszczam, no to koniecznie podejść do chłopaków, zbić piątkę, na jak pewno cię zapamiętają. No jak mnie wpuszczą na płytę, to może tak. No jak powiesz, że jesteś ziomeczkiem Denisa, to cię nie wpuszczą. No. No czy ja jestem ziomeczkiem Denisa? No wydaje mi się, że jakby Denis mnie zobaczył, to nie byłby zbyt zadowolony, bo tak trochę się pokłóciliśmy wtedy przez telefon. Trochę za dużo... A my o tym rozmawialiśmy przed programem o tobie, okay. Właśnie o tym telefonie. No ogólnie cieszę się przynajmniej, że z panami można porozmawiać jako tako, a nie ciągle lecą jakieś krawężniki i kurwy w moją stronę, ale no... Przynajmniej cieszę się, że jest jakikolwiek kultura wypowiedzi tutaj, bo z tamtym teletubisiem się nie dało rozmawiać, także cieszę się i tak, nie? Dzięki panowie. Rundki mają to do siebie, że bawią, uczą i bardzo często zaskakują. Dziękujemy ci serdecznie, trzymaj się. Pozdrawiamy. Dzięki, siemano. Ostatnie słowa od Radka do Konrada, ostatnie słowa od Konrada do Radka. Proszę bardzo. Młodzi mają pierwszeństwo teraz, tak? Tak, owszem. Słuchaj, Konrad, no ja mam nadzieję, że szykujesz się przynajmniej tak mocno jak ja. I że pokażesz i dasz z siebie wszystko na tej gali 17 września. No i co? I czekam na ciebie. A ja mam dla ciebie propozycję pewną. Słuchaj, wiem, że jesteś bardzo dobrym trenerem, jak zresztą wspominałeś. Jeżeli wygram z tobą walkę, cały ten kurs mam za darmo u ciebie. No i stoi.
No i kurczę, no to jest układ, za którym Kurs trenera personalnego. Ja mam też szkołę, właśnie zapomniałem powiedzieć, mam też szkołę trenerów personalnych. No i coś, żebyś tak mógł odpalić mi za tą reklamę teraz, co powiedziałem. Jasne, reklama jest... Ale to dobrze, że jestem bardzo zadowolony, bo zareklamowałem sobie szkołę, zawody kulturystyczne, które będą za tydzień. Jeszcze super, mam Instagrama, także... panowie, no zobaczymy, kto się odpali w klatce, ale zanim to nastąpi, zapraszam do face to face'a. Lecimy z tematem. To jest najpotężniejszy face to face od dawien dawna. Tutaj, 250 tutaj, prawie, kilo. Tutaj. Wow. Do światełka. Tutaj? Tak, ciut bliżej możecie, tak jest. Troszkę stań tutaj, pok. Tutaj troszkę dalej w światełku, żeby było. Jeszcze odrobinkę w boczek, jeśli można prosić, do światełka i tutaj do światełka, tutaj dalej. Podejdźcie bliżej, żeby było ładnie oświetlone. Nie, on nie zrobił to żadnej różnicy, ale okej. Okay. 17 września. Słodkiewicz, Karwat. Pozycja bokserska? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, panowie. Dziękuję. Już za chwileczkę widzimy się z Cholakiem i Kubiksem.